że to dzisiaj jest dzień zbawienia i dzisiaj możecie zostać zbawieni. Każdy z was może przyjąć Jezusa do swojego serca. To jest jedyna droga, aby zostać zbawionym. Jezus chce się połączyć z wami, natomiast od was zależy i od waszej decyzji, czy połączycie się z Nim. To jest nowe przymierze. On oddał za was życie, za wasze grzechy, po to, żebyście mieli życie wieczne. Ja spotkałem się z Jezusem 1,5 roku temu. Zawołałem do Niego, a wcześniej prowadziłem dosyć otwarte takie życie. Miałem agencje towarzyskie tutaj w Warszawie, w kilku miejscach. Byłem uzależniony od kokainy, a lubiłem się bawić, korzystałem z tego życia. Natomiast Duch Święty, kiedy Go zawołałem, zszedł na mnie i pokazał mi, że jest możliwość zjednania się z Bogiem. I to się stało 1,5 roku temu. Bóg jest żywy. To nie jest obrazek, to nie jest posąg, to jest żywy Bóg. I nieważne, kim jesteś teraz, czy jesteś grzesznikiem, czy jesteś oddzielony od Boga, czy jesteś gangsterem, czy grzeszysz codziennie, to nie ma w ogóle dla Boga znaczenia. Dla Boga znaczenia ma tylko jedna rzecz. Czy przyjmiesz Go do serca dzisiaj? Jezus jest żywy i chce, żebyś Go przyjął do serca dzisiaj. To jest Ewangelia prawdziwa i od Ciebie zależy, czy zrobisz to.